Tak, dzisiaj akurat miałem okazję napisać krótkiego posta na temat tego wystąpienia i myślałem już tak od rana o tym, że będę miał bardzo wysoko postawioną poprzeczkę. Raz z tego względu, że pewnie po całym dniu intensywnych zajęć, intensywnego chłonięcia różnych rzeczy mogę mieć do czynienia z osobami, które będą już lekko zmęczone słuchaniem, zwłaszcza, że ta forma online. Też przez to, że prowadzę tak zajęcia ze studentami, na przykład wiem i czasami z klientami, jakieś spotkania czy szkolenia, wiem, że to czasami może być wymagające. Z mojej strony na przykład jest bardzo wymagające, więc domyślam się, że też może być z drugiej strony dosyć takie obciążające słuchanie dość dużo rzeczy, ale postaram się, żeby było to takie dosyć energetyczne i dlatego już szybko teraz przyspieszam. Zresztą przyspieszam też dlatego, że nie mamy tak dużo czasu, jak początkowo planowaliśmy, bo tutaj mamy lekki poślizg. Upewnię się tylko, że wszyscy mnie widzą i słyszą, ale chyba tak, bo nie widzę żadnych tutaj postulatów, żeby coś się działo nie w porządku. Okej, wszystko gra, no to świetnie. To ja wobec tego udostępnię szybciutko swój ekran. I możemy rozpoczynać. Dobrze. No więc, tak jak tutaj już wcześniej padło, ja opowiem troszeczkę o The Polish Way, albo może o. Momencik, bo teraz chyba coś mi się tutaj. A, chyba jest prezentacja, dobra. Tak, o The Polish Way, czyli takim polskim sposobie na biznes, ale w zasadzie. Bardziej niż wymądrzać się tutaj jakimiś historiami z przeszłości, chociaż o tym też opowiem, tak jak Maciej wspomniał, to chcę też zaprosić Was wszystkich, drodzy Państwo, do zaangażowania w pewien, nazwijmy to projekt, pewne przedsięwzięcie. Ale co to jest, to za chwilę opowiem. Zacznę od tego, i to jest takie trochę, zważywszy na późną porę też. I dlatego, że jeszcze będę zabierał Wasz czas, a potem może jeśli zdecydujecie się zaangażować, to jeszcze więcej Waszego czasu wykorzystamy. Powołam się na profesora Karola Adamieckiego, który powiedział, chociaż rozporządzamy niewyczerpanym zapasem czasu, który sam przez siebie nic nie kosztuje, to jednak jest to najdroższy materiał, jakiego używamy przy wyrobie produktów przemysłu. I myślę, że można to spokojnie rozszerzyć i powiedzieć nie tylko produktów przemysłu. To jest po prostu najcenniejsza wartość, która jest nieodnawialnym źródłem. A ja wasz czas zabieram. I zabieram wasz czas, ale dam coś w zamian. I to, co dam w zamian, mam nadzieję, że wam ten czas nie tylko zrekompensuje, ale sprawi, że będziecie mieli poczucie, że tak, to jest dokładnie ta droga, którą powinniśmy pójść. O co w tym wszystkim chodzi? Po co ja zabieram Wasz czas? Zabieram Wasz czas po to, żeby opowiedzieć Wam o polskim DNA, o DNA polskiego biznesu. Czyli co to jest The Polish Way i co to jest taki polski sen o sukcesie w biznesie. I mówię o tym w takich czasach, które wydają się dla mnie dosyć takie znamienne, ze względu na to, że widzimy dość dużo takiego niepokoju społecznego, który też znajduje gdzieś upust w różnych strajkach, w różnych protestach, w takich, powiedziałbym, w takim braku dialogu też, ale z drugiej strony w takim starciu też różnych bardzo spolaryzowanych poglądów. I wydaje mi się, że w tym wszystkim bardzo ważne jest, żebyśmy spróbowali jako Polacy znaleźć coś, co nas wszystkich spaja i jednoczy. Ja wiem, że dzisiaj na przykład, to chyba zdaje się dzisiaj była ta wypowiedź nieszczęsna pewnego kosmopolity, który twierdzi, że patriotyzm jest zły, a my tutaj siedzimy na kongresie patriotyzmu ekonomicznego, to może jesteśmy też tymi złymi, ale ja myślę, że właśnie dokładnie odwrotnie, że patriotyzm w dzisiejszych czasach jest dokładnie tym, taki zdrowy patriotyzm, nie totalny nacjonalizm, czy jakieś pochłonięcie i zapatrzenie w polskość bezkrytyczne, ale taki zdrowy patriotyzm, który stawia na wartości, który chce budować biznes w oparciu o te wartości i który chce coś zmieniać w naszym społeczeństwie. I myślę, że to właśnie jest to, o czym chcę dzisiaj mówić. DNA polskiego biznesu. Jakie ono jest, jakie mogłoby być i dlaczego tak ważne, żebyśmy teraz się tym tematem zajęli. Jaki jest tak naprawdę polski biznes?
mogę posunąć się do tego, żeby taką odważną tezę wygłosić, ona będzie pewnie podzielana przez większość z Państwa, że Polacy byli, są i będą przedsiębiorczy. I nie mówię tego tak gołosłownie, nie będę opowiadał tutaj tego tak po prostu wyssałem sobie z palca albo na podstawie tylko moich własnych obserwacji z mojego jakiegoś wąskiego poletka, bo wtedy moglibyście mi zarzucić, że to jest na przykład błąd potwierdzenia albo jakieś anegdotyczne potwierdzenie takiej tezy, ale mam dowody, to są dowody z GUS-u. Ten rok był wyjątkowo ciężkim rokiem dla biznesu i chyba wszyscy się zgodzimy, że cała ta pandemia i te inne historie, one na pewno zaszkodziły wielu osobom i moje plany też pokrzyżowały na wiele rzeczy. Jak zaczynał się ten rok, miałem bardzo ambitne plany, miałem plany na kilka miesięcy w przód, jeśli chodzi o działania z klientami. Wszystko to musiałem przekonfigurować, zmieniło się to zupełnie. To nie znaczy, że nie wyszedłem z tego silniejszy, bo czuję, że tak, ale jednak był to dosyć wymagający rok i myślę, że wszyscy podzielają tą opinię. Ale w tym wymagającym roku, w tym trudnym okresie pandemii, epidemii, nasza przedsiębiorczość wcale aż tak drastycznie nie zmalała. W najgorszym miesiącu, w kwietniu tego roku, 17,5 tysiąca nowych firm zostało zarejestrowane. Polacy poszli do urzędów, czy za pomocą elektronicznych platform, jak ePUAP, czy czegoś tam innego, może przez banki, albo przez jakiś tam innych agentów, założyli swoje działalności. To znaczy, że w tych niepewnych czasach dalej wierzą w pewną przyszłość dla siebie tutaj, w pewną wizję, którą w sobie noszą, w jakiś pomysł, w to, że mogą osiągnąć sukces i podejmują to ryzyko i podejmują działanie. 17,5 tysiąca działalności w kwietniu, a w najlepszym miesiącu ponad 39 tysięcy działalności gospodarczych w jednym miesiącu założonych. Żeby jeszcze bardziej potwierdzić, że ta teza ma słuszność, że Polacy są przedsiębiorczy, w poprzednim roku uśredniając, bo były miesiące, gdzie było poniżej 38 tysięcy, były takie, gdzie było powyżej 40, ale uśredniając około 38 tysięcy działalności gospodarczych rejestrowanych w Polsce miesięcznie. Czyli w każdym miesiącu, w ubiegłym roku, w 2019, prawie 40 tysięcy działalności. To w skali całego roku daje ponad 400 tysięcy działalności gospodarczych. To wydaje się być niesamowitą liczbą. Polacy są przedsiębiorczym narodem. W takim badaniu wykonanym przez Aleo okazuje się, że w Polsce w momencie tego badania, to jest z początku roku, było 3 300 000 firm. Jeżeli sobie dodamy te wszystkie firmy, które się pojawiły w międzyczasie w Polsce, to będziemy mieli dobrze ponad 3,5 miliona firm, już blisko 4 milionów. Czyli przypada mniej więcej na 10 obywateli jedna firma, jakaś usługowa, handlowa, budowlana, różne. W większości są to rzeczywiście małe firmy, ale pojawiają się też średnie, oczywiście znacznie rzadziej, czy jakieś duże, rejestrowane przez startupy, czy jakieś tam inne instytucje, przez osoby prawne. Te firmy, które powstają w Polsce, z tą nadzieją, z tą pasją, z tym pomysłem i z woli tego właściciela firmy, one jednak będą musiały się zmierzyć z poważnymi wyzwaniami. I po roku od dziś 30% firm założonych w tym właśnie roku zniknie. Te statystyki są troszeczkę gorsze w dłuższej perspektywie. Najgorsze okazuje się trzeci rok. Moja właśnie działalność, ta obecna, jest w trzecim roku swojej działalności, ale to już jest moja trzecia działalność i raczej nie zapowiada się kryzysową. Już kryzys chyba za mną. Po tym roku już chyba mnie nic nie zaskoczy, mam nadzieję. W każdym razie trzeci rok okazuje się według badań takim rokiem kryzysowym, kiedy najwięcej firm się zamyka. I po tym czasie prawdopodobnie z tych 40 tysięcy firm, które zostały założone, 3 lata później zostaje ich tylko połowa. Tylko to są ci wytrwali. A w perspektywie 5 lat około 30%. Dlaczego ja o tym wszystkim opowiadam? Ja opowiadam o tym z dwóch powodów. Oczywiście Polacy są przedsiębiorczy. Mają dużo pasji, dużo świetnych pomysłów na siebie.
ryzykują, chcą iść swoją drogą, ale coś wydarza się po drodze, co uniemożliwia im realizację tych pomysłów, tych wizji. I jesteśmy w takim momencie, mamy 30 lat wolnej gospodarki za sobą w III Rzeczypospolitej. I jesteśmy w momencie, kiedy bardzo wiele firm będzie musiało zmierzyć się z jeszcze innymi wyzwaniami. Oczywiście te małe, świeżo założone firmy mają swoje wyzwania, a kolejne wyzwania mają też firmy większe, które działają już od kilku lat, od kilkunastu lat, od kilkudziesięciu lat, które będą musiały zmierzyć się z sukcesją. I to oczywiście nie tylko dotyczy firm rodzinnych, chociaż według badań takich na skalę europejską okazuje się, że w Polsce z tych wszystkich firm, które mamy, około 92% można by było zakwalifikować jako firmy rodzinne. A 85% firm rodzinnych z kolei, to są inne badania, to są firmy, które deklarują, że chciałyby kontynuować swoją działalność w dłuższej perspektywie właśnie poprzez sukcesję. Przekazanie tego w ręce następców. Mam okazję pracować z różnymi firmami i tak się szczęśliwie złożyło w mojej karierze zawodowej, że pracowałem między innymi w McKinsey. W McKinsey byłem odpowiedzialny za taki dość duży, dla 2000 osób, program rozwojowy, który stawiał sobie za cel właśnie sukcesję. Te firmy na Zachodzie zdały sobie sprawę nieco wcześniej, mam wrażenie, z tego, że trzeba wychować kolejne pokolenia liderów, że trzeba zbudować im sieć powiązań, trzeba pokazać im, jak zdobywać klientów, pomóc im zdobywać tych klientów, nauczyć ich, jak obsługiwać klientów, nauczyć ich, jak być przywódcą, jak być liderem. I my w tym programie mieliśmy 2000 osób, 2000 młodych menadżerów, którzy perspektywicznie mieli przejąć pałeczkę w różnych praktykach. Ja akurat odpowiadałem za praktykę ubezpieczeń i za banki, później troszeczkę jeszcze też za TMT, Technology Media Telecom. W tych trzech praktykach pracowałem i odpowiadaliśmy za rozwój kompetencji i za rozwój właśnie, za skuteczne przeprowadzenie pewnego programu, który w swoim założeniu miał doprowadzić do sukcesji. Zatrzymać te talenty w firmie i doprowadzić do sukcesji. Te same wyzwania dzisiaj tak naprawdę pojawiają się na polskim rynku. I one, ta sukcesja, ta zmiana pokoleń będzie musiała nastąpić, czy będziemy na nią gotowi, czy nie. Kiedy zakładałem firmę naszą obecną, Better & Company, czyli naszą firmę doradczą, jedna z takich myśli, która mi wtedy bardzo mocno przyświecała, to była myśl, że przyszłe pokolenia liderów będą potrzebowały wsparcia w tych mniejszych przedsiębiorstwach, które nie mogą pozwolić na zatrudnienie takiej firmy jak McKinsey, BCG, Bain, Deloitte, czy jakaś tam inna firma konsultingowa, która ich wesprze. Będą musieli sami poradzić sobie z wyzwaniami, jak pozyskać liderów, jak ich wykształcić może, jak przejść przez pewną transformację. No i oczywiście sam rynek będzie potrzebował liderów, będzie potrzebował pionierów, wizjonerów, którzy wytrwają. Niektórzy poddają się po 3 latach z różnych powodów, tylko którzy wytrwają. Miałem takie szczęście też jeszcze w mojej karierze, że już w ramach Better & Company mieliśmy okazję wspierać sierć przedsiębiorczych kobiet i one, te panie, miały taki program, który taki akceleracyjny, który wspierał inne kobiety w tym, żeby mogły założyć swoją pierwszą działalność i żeby ten produkt faktycznie miał szansę, czy ta usługa miała szansę zaistnienia na rynku. To wsparcie, ja byłem jednym z mentorów, to dużo powiedziane, prowadziłem jedne warsztaty dla tych pań. To był pewien cykl warsztatów takich. Okazuje się, że wsparcie dla tych liderów, zbudowanie dla nich właśnie wiedzy takiej zarządczej, dotyczącej przedsiębiorczości, podstaw ekonomii, rozumienia pewnych praw rynkowych, sprawiał, że życie, cykl życia tych firm założonych przez te kobiety automatycznie się wydłużał.
Ja wierzę, że bardzo mocno potrzebujemy czegoś takiego programu akceleracyjnego rozwoju kompetencji na znacznie większą skalę. I to jest powód, dlaczego ja właśnie zabieram Wasz czas. Jakie są przyczyny tych trudności w firmach? Tych przyczyn jest kilka. My bardzo dużo wiemy. Jesteśmy naprawdę nieźle wykształconym społeczeństwem i ludzie, którzy zakładają swoje firmy dzisiaj, mniej więcej 75% tych osób ma wyższe wykształcenie. To jest i dobry znak, bo mamy specjalistów w swoich branżach, ale jednak ta wiedza tych nowo wchodzących na rynek przedsiębiorców, ona jest właśnie stricte branżowa. Oni mogą być świetnymi specjalistami od optyki, świetnymi specjalistami od przeróżnych usług, czy od technologii, czy od czegokolwiek tak naprawdę, ale brakuje im pewnej wiedzy przedsiębiorczej. I to jest jeden z takich trudności. Brak tej wiedzy przedsiębiorczej, a za to duża wiedza branżowa. Potrzebujemy być innowacyjni. Pośród tych osób, które planują w firmach, gdzie jest planowana sukcesja, jedna z takich zadań, jakie stawiają przed sobą ci sukcesorzy po przejęciu już pałeczki od nestorów, to właśnie wprowadzenie większej ilości innowacji. Czyli to jest wyzwanie dla nas, żebyśmy byli innowacyjni. Po trzecie, firmy muszą się bardziej profesjonalizować. Muszę powiedzieć, że przez blisko 3 lata działalności Better & Company w zasadzie większość klientów, jaka do nas trafia, to są firmy, które przechodzą przez pewne bóle wzrostowe. Szybko urośli. Mam takiego klienta w portfolio, firma, która działa w branży metalurgicznej, obecnie zatrudnia 300 osób, które zatrudnili w przeciągu ostatnich 9 lat. Nie wiem, jak Państwo to oceniają, dla mnie to jest dosyć szybki wzrost, dynamiczny. I tak jak przy wzroście ciała takim dynamicznym pojawiają się bóle wzrostowe, mogą boleć nogi albo ręce, to tak samo ich zaczynają pewne rzeczy boleć. I te rzeczy najczęściej są związane właśnie z profesjonalizacją. To, co ja tam widzę, świetna wiedza branżowa, niesamowita. Oni dobrze wiedzą, znają się na robocie, mówiąc kolokwialnie. Ale to, co sprawia im wyzwanie, to jest dokładnie to, że nie ma tam wiedzy zarządczej, przedsiębiorczej, ekonomicznej, którą należałoby w jakiś sposób uzupełnić, żeby skierować tą firmę na tory ku świetlanej przyszłości, ku dobrej przyszłości. I kolejna rzecz jest taka, że musimy na nowo nauczyć się przywództwa. Jeżeli spojrzymy na naszą historię, to ona nie należy do spokojnych. To jest burzliwa historia. 123 lata, tak tylko patrząc w najbliższą, najbardziej graniczącą z nami, z obecną chwilą przeszłość. 123 lata zaborów, pierwsza wojna światowa, odzyskujemy niepodległość w bardzo burzliwych czasach. W czasach wybuchu plagi Hiszpanki, w czasach takich, gdzie mieliśmy tak naprawdę 3 zabory ze sobą połączone, każdy z inną infrastrukturą, z innym systemem administracyjnym, na różnym stopniu rozwoju, zupełnie zróżnicowane i bardzo kontrastowo ze sobą zespojone miejsca, które łączyła właśnie ten polski duch. I my w tych czasach 20 lat mieliśmy tylko na to i to był czas niesamowitych pionierów przedsiębiorczości. Ja o tym zaraz jeszcze opowiem. Ale po tych 20 latach potem oczywiście wiemy, że wybuchła kolejna wojna, druga wojna światowa, potem mieliśmy czas komunizmu, kiedy to nie był dobry czas dla przedsiębiorczości. I tutaj na przykład, tak nawiązując do firm rodzinnych, Adrianna Lewandowska z Instytutu Biznesu Rodzinnego, ja się powoływałem na ich dane, zresztą współpracowałem też z nimi przez jakiś krótki czas. Ona mogłaby opowiedzieć swoją historię, jak ich przedsiębiorstwo zajmujące się obróbką skór na wysokiej klasy, naprawdę mogliby dzisiaj pewnie konkurować z najlepszymi, z Versace czy nie wiem, z Gucci, zostało upaństwowione. Z dnia na dzień stracili przez pokolenia budowane przedsiębiorstwo. I to nie były dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, więc tak naprawdę osoby, które dzisiaj tak biorą na siebie heroiczny wysiłek budowania odbudowywania przedsiębiorczości w Polsce, muszą całą tą
spuściznę historyczną udźwignąć i ten kontekst społeczny muszą uwzględnić. A niestety często się to nie dzieje i to też budzi pewną frustrację. Ale to nie jest tak, że w polskich firmach się nie dzieją rzeczy profesjonalne, że się polskie firmy nie profesjonalizują. Całkiem niedawno, bo nie dalej niż pewnie 3 tygodnie temu, rozpoczęliśmy współpracę z największą drukarnią internetową w Polsce, firma Chroma, z moich rodzinnych żar, gdzie spotkałem zresztą kierownika produkcji, z którym chodziłem do podstawówki. Okazuje się, że tam poziom myśli przedsiębiorczej jest na niesamowitym pułapie. I oni naprawdę poważnie podchodzą do profesjonalizacji, do zarządzania takiego naprawdę stricte sprofesjonalizowanego, opartego na najlepszych badaniach z zakresu przedsiębiorczości w dzisiejszych czasach. I widać, że im to wychodzi, bo są na pozycji lidera. Ale takich firm jest naprawdę, powiedziałbym, niewiele. I jeżeli już zaczynają coś robić, i to jest przykład też tej firmy, to najczęściej sięgają po takie inspiracje. Na przykład inspiracje z Japonii, to często w firmach produkcyjnych, Kaizen. Na pewno to nie jest obce pojęcie w tym gronie, ale krótko tylko powiem, dlaczego wydaje mi się, że powinniśmy trochę sceptycznie do tego podchodzić i dlaczego warto, żebyśmy właśnie poszli the Polish way. Kaizen w Japonii, może inaczej, w Japonii jest niesamowicie wysoka kultura, jeśli chodzi o taką honorowość. Zresztą to w krajach wschodu jest dosyć typowe. Tak samo jest też na Bliskim Wschodzie, na Dalekim Wschodzie. To jest bardzo uwypuklone. Tam za spóźnienie pociągu motorniczy, żeby uratować honor rodziny, mógłby popełnić seppuku. Kaizen w takich warunkach, czyli ta dobra zmiana, czy zmiana na lepsze, taka kultura organizacyjna, która się opiera właśnie o te zasady Kaizen, ona odniesie skutek z jednej prostej przyczyny. Jeżeli tam powiemy, że od dzisiaj każdy z was jest odpowiedzialny za jakość tego produktu, to ludzie pomyślą, ja jestem odpowiedzialny za jakość tego produktu. Jeżeli pójdziemy do polskiej fabryki, takiej przeciętnej, nie mówię, że nie ma takich, w których to nie działa. Ale jeżeli pójdziemy do takiej przeciętnej, to... Justyn, krótkie pytanko. Czy slajdy powinny się zmieniać? Bo my widzimy cały czas ten sam. A widzicie który? Pierwszy. Ojejku, to ja już jestem daleko dalej. No właśnie, tak się zastanawiam. Sekundka, zatrzymam to dzielenie się ekranem i spróbuję jeszcze raz się podzielić. Okej. Okay. Powinniście widzieć teraz inspirację z Japonii. Tak, inspiracja z Japonii. Mhm. Dobra, okej. Okay. To gdzieś musiałem was zgubić, coś musiało się w Zoomie pokrzaczyć, przepraszam. Więc tak, Kaizen. Jeżeli powiemy to w Japonii, to każdy potraktuje, że chodzi o niego. Jeżeli to samo powiemy w przeciętnej fabryce w Polsce, słuchajcie, od dzisiaj wszyscy jesteście odpowiedzialni za jakość. To automatycznie nastąpi zjawisko rozmycia tej odpowiedzialności. Wszyscy są odpowiedzialni? Aha, to ja w sumie nie. Bo jak wszyscy, to nikt. I to jest ta różnica. Więc jak bierzemy te wszystkie takie rzeczy, te takie inspiracje typu Kaizen, TPS, 5S, Lean i tak dalej, wszystkie te japońskie koncepcje, z pewną rezerwą. Wiele firm, szczególnie w branży IT, ale nie tylko, bardzo też tak powiedziałbym wręcz zachłysnęło się też takimi pomysłami zarządczymi gdzieś ze Stanów, na przykład właśnie tym demingiem i total quality management i taylorizmem, czyli tym zarządzaniem naukowym, które było trochę takie oderwane od jakiegoś takiego humanistycznego elementu, ale rzeczywiście było pewnym przełomem. Ford i Fordyzm i cała linia produkcyjna i tak dalej, i tak dalej. A teraz ostatnio, zwłaszcza w firmach IT, zwinność. Jeżeli weźmiemy te koncepcje, które się sprawdzają być może w niektórych miejscach na zachodzie i wrzucimy je tak po prostu w przeciętną polską firmę, to agile, czyli ta zwinność,
zacznie wyglądać bardziej jak chaos. I ja się z tym spotykam. Ja pracuję z firmami, w których tak to niestety wygląda. Mamy aspiracje do tego, żeby tak było, ale nie do końca trafia to na właściwy grunt. Bierzemy też inne inspiracje ze świata. I jedną z takich inspiracji, która na pewno teraz jest bardzo popularna, od dawna to już teoria ograniczeń, wiadomo, to jest myśl z Izraela, a z kolei turkusowe zarządzanie to jest dosyć świeża rzecz i ona się tak naprawdę opiera o trzy takie kluczowe aspekty. O samozarządzanie, czyli o to, że zespoły czy specjaliści w zespołach zarządzają sami sobą, jak gdyby byli przedsiębiorcami. Że oni swoją jednoosobową działalność wewnątrz większej prowadzą, mają swoich wewnętrznych klientów i wewnętrznych odbiorców i sami o sobie stanowią, o tym, co będą robić, co czego nie będą robić i muszą sobie poradzić. I to rzeczywiście w niektórych miejscach się może sprawdzać. Druga rzecz to jest ewolucyjny cel, który się składa na turkus, czyli jakiś cel, który wykracza poza zarabianie pieniędzy, jest czymś więcej niż tylko, nie chodzi tylko o pieniądze, ale chodzi o coś więcej. I trzecia rzecz to jest takie całościowe podejście do człowieka, czyli zakładamy, że nasz pracownik to nie jest tylko pracownik, ale to jest też ojciec albo matka, to jest też fan piłki nożnej albo może maratończyk, albo może gra na jakimś instrumencie, może to są rzeczy, które też mógłby przynieść ze sobą do pracy i sprawić, że nasza firma będzie lepsza. I pod tym względem turkus bardzo mi się podoba, ale turkus to jest miejsce, gdzie nie ma przywódców, takich per se przywódców. A wydaje mi się, że w trudnych czasach, w czasach kryzysowych, to właśnie przywódcy potrafią pociągnąć pewne rzeczy do przodu. I to jest właśnie to, o czym mówię, kiedy mówię o The Polish Way. My możemy inspirować się różnymi rzeczami, ale zawsze musimy pamiętać o tym kontekście, w jakim się znaleźliśmy i kontekście takim socjologicznym, w jakim funkcjonujemy. To są rzeczy, których się nie da oderwać. I o ile wydaje mi się, że turkus może się fajnie sprawdzić w zachodnich gospodarkach, gdzie ludzie mają do siebie duże zaufanie, gdzie ludzie chętnie wykonują może jakieś tam polecenia, albo jakby ta współpraca miała czas, żeby się wypracować, czyli jest ten taki, można powiedzieć, protestancki etos pracy, to może w tych miejscach ten turkus zadziała lepiej. W Polsce, gdzie mamy pewne wewnętrzne, jeszcze dochodzimy do pewnych rzeczy, nie jestem przekonany, czy turkus jest tą właściwą drogą. I jeżeli nie to wszystko, oczywiście to jako inspiracja może nam posłużyć, ale jeżeli nie to wszystko, to co? No i właśnie teraz chciałbym wam, przeciągnąłem trochę to w czasie, zabrałem trochę, zbudowałem napięcie, a teraz powiem wam, co myślę, że może być rozwiązaniem. Rozwiązaniem może być Instytut Adamieckiego. I właśnie do tego, do udziału w tym przedsięwzięciu chcę was zaprosić. Karol Adamiecki, na którego powołałem się już na samym początku, żeby nie było tak, że nie mamy wiedzy na temat tego, kto to był. Karol Adamiecki to jest niesamowita postać. Mam nadzieję, że większość z Państwa zna tego człowieka, ale jeśli nie, to szybko powiem. To był człowiek, który był inżynierem, działał w branży metalurgicznej, troszeczkę później w ceramicznej, głównie w zaborze rosyjskim, przez większość swojego życia. I wpadł na pomysł rzeczy, które były tak rewolucyjne jak na jego czas, że zdecydowanie wyprzedzały o jakieś 80 lat myśl zarządczą, myśl ekonomiczną tamtych czasów, myśl o organizacji pracy. Jeżeli słyszeliście kiedyś słowo harmonogram, to jestem ciekawy, czy skojarzyliście to właśnie z Adamieckim, bo on jest autorem tego pomysłu. Był muzykiem, oprócz tego, że był inżynierem, i zrozumiał w jakimś momencie, że to, co tak naprawdę jest wymagane, żeby firma funkcjonowała, żeby przedsiębiorstwo działało lepiej, to jest harmonia, tak jak harmonia w muzyce. I on stworzył harmonogram, czyli coś, co było jak wykres Ganta, tylko że zanim jeszcze Gant wpadł na ten pomysł albo go rozwinął, wziął bardzo wiele, miał przemyśleń zbliżonych do Taylora, właśnie opartych o naukowe zarządzanie, o to, żeby wyznaczać sobie to, co my dzisiaj znamy jako KPI i sprawdzać,
jak się zmieniają pewne parametry po pewnych zmianach, które dokonujemy. Ale on wpadł na rzeczy, które później Lean odkrywał na nowo, które później Six Sigma odkrywał na nowo i mówił rzeczy, które były rewolucyjne jak na swój czas. Na przykład, zanim zaczniemy skupiać się na optymalizacji detali, najpierw upewnijmy się, że cała organizacja przedsiębiorstwa jest harmonijnie ułożona. I to jest naprawdę niesamowita myśl, jak się o tym zastanowię, bo bardzo wiele firm, do których przychodzę z przeróżnych branż, właściwie chyba niezależnie od branży, bardzo wiele firm, do których w których się pojawiam, ma problem z tak zwanym silosowością. Nie wiem, czy u Państwa to występuje to zjawisko, kiedy dział sprzedaży ma swój interes, dział produkcji ma swój interes, te interesy są ze sobą skonfliktowane i te dwa działy są ze sobą w konsekwencji skonfliktowane. Adamiecki mówił nie, harmonia w przedsiębiorstwie. Zanim będziemy optymalizować procesy i detale, najpierw się upewnimy, że to działa jako jeden organizm, że to brzmi jak harmonia w muzyce. I on na podstawie swoich zasad, na podstawie właśnie harmonizowania pracy, doszedł do jeszcze jednego bardzo ciekawego wniosku, który wyprzedzał jego czasy, bo powiedział, że oprócz tego, żeby była zorganizowana harmonijnie praca i żeby były harmonijnie dopasowane narzędzia do tego, co do zamierzonej pracy, którą mamy zamiar wykonać, to jest jeszcze coś takiego jak harmonia ducha. Harmonia ducha to jest wspólne, to jest to, że nie tylko pracownicy przychodzą ze swoją głową do pracy i ze swoimi rękoma, ale przychodzą też zaangażowani sercem w przedsięwzięcie, którego się podejmują. I Adamiecki był osobą, która między innymi wsparła sukces Wedla, dlatego że Wedel to też jest niesamowita postać, o której też chwileczkę zaraz opowiem, ale Adamiecki był pierwszym takim, można powiedzieć, konsultantem biznesowym w Polsce, który właśnie wspierał inne firmy w rozwoju. I Wedel był niesamowitym wizjonerem, który został wsparty między innymi przez Adamieckiego, więc możemy się domyślić, że te pomysły przenikały tam i dzięki temu też Wedel osiągnął taki niebywały sukces na swoje czasy. Po co nam taki instytut jest potrzebny? Taki instytut jest nam potrzebny, bo rozwój tego rodzaju inicjatyw ma szansę odpowiedzieć na potrzeby, z którymi właśnie się borykamy, czyli potrzeby młodych przedsiębiorców, którzy nie wiedzą, z jakich źródeł czerpać, nie rozumieją pewnych rzeczy, pewnych praw rynkowych, pewnych zasad, a potrzebowaliby tego wsparcia. Do mnie się zwracają regularnie osoby, które pytają mnie, czy wziąłbym na przykład na siebie mentoring dla jakiegoś prezesa startupu, bo jest świetnym informatykiem, ale nie bardzo się zna na zarządzaniu. To jest dosyć regularny temat, dość regularnie powtarza się ta sama historia, ja to słyszę. I dlatego wydaje mi się, że taki instytut, który badałby i propagował tą polską myśl ekonomiczną, polską myśl zarządczą, to jest coś, czego naprawdę bardzo potrzebujemy. Żeby w mediach, na świecie i w Polsce przede wszystkim promować takie postacie jak Adamiecki, takie myśli, jakie on miał, bo on doskonale rozumiał Polskę położoną w bardzo trudnych warunkach, w warunkach zaborów, zmagającą się z represją ze strony władz, zmagającą się z niekorzystną sytuacją, a jednak mimo wszystko walczącą gdzieś tak organicznie do tego, żeby zachować swoją tożsamość. I myślę, że w tych czasach, kiedy właśnie ta tożsamość jest nam są podejmowane próby odebrania nam tego. Myślę, że właśnie w takim momencie jest istotne, żebyśmy wrócili do korzeni. Do takich postaci właśnie jak Wedel, Adamiecki, Marcinkowski i wielu, wielu innych. Więc zadaniem Instytutu Adamieckiego będzie propagowanie wiedzy na temat tych niesamowitych postaci i wielu, wielu innych. Prawdopodobnie pierwszą rzeczą, która się odbędzie, będzie podcast, który będziemy nagrywać, a potem będziemy pisać też książkę i zachęcam Was w roli sponsorów albo uczestników tego przedsięwzięcia, żebyście się w to zaangażowali. Druga rzecz, do której jest nam potrzebny taki Instytut Adamieckiego, żeby wspierać rodzime firmy w profesjonalizacji i wdrażaniu dobrych
praktyk biznesowych, ale nie w oderwaniu od tego, gdzie jesteśmy jako kraj, gdzie jesteśmy jako społeczeństwo, ale właśnie z uwzględnieniem tego i budowania tej harmonii ducha, budowania tego zapału w ludziach, tego total engagement, jak się mówi w Stanach. I przede wszystkim też, żeby wspierać ludzi w oparciu o wartości, bo wielkie firmy, które przetrwały stulecia, czy dziesięciolecia, które zostały zakładane w czasach rewolucji przemysłowych, a trwają do dzisiaj, one bardzo mocno utrwaliły w sobie pewne wartości. I ja myślę, że jeżeli chcemy budować firmy w Polsce, które będą trwałe, musimy je oprzeć o wartości. I po trzecie, zapewniać transfer wiedzy z instytutów takich badawczych, przede wszystkim od młodych badaczy przedsiębiorczości do polskich firm, żeby te firmy miały wsparcie specjalistów, jeśli chodzi o przedsiębiorczość i żeby mogły się odnaleźć w tych realiach i zwyciężać, skutecznie konkurować i na polskim rynku, i na rynkach międzynarodowych, żebyśmy odtworzyli sukces na większą skalę, ten sukces, który osiągał choćby ten program akceleracyjny Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Można by tutaj długo jeszcze mówić o takich postaciach, ale już też z szacunku dla waszego czasu i się rozgadałem, oczywiście miałem tylko 45 minut, ale nikt mi nie mówi, że mam skończyć, więc chyba nie jest źle. Chciałem jeszcze opowiedzieć, tutaj na górze mamy Adamieckiego, ale mamy też Hipolita Cegielskiego, który też był niesamowitym, ci poznańscy organicznicy, którzy też stawiali sobie za cel walkę z zaborcą, ale rozumieli, że nie są w stanie stawić mu czoła w otwartych bojach, to budowali po prostu silne społeczeństwo od korzenia poprzez pracę pozytywistyczną, organiczną. I ja myślę, że dzisiaj po tym spustoszeniu, jakiego dokonał komunizm i też różne inne siły działające w świecie, które oderwały nas od tego, od tej wiedzy, od tej spuścizny, my możemy do tego wrócić i możemy pokazać kierunek dla Polski, który jest zgodny z naszą tożsamością jako narodu i z naszą sytuacją społeczną. Mamy tutaj też niesamowitą postać Tadeusza Tarasiewicza. To jest hitowa historia, dlatego że palarnia kawy Pluton to była pierwsza palarnia kawy na ziemiach polskich, jeszcze założona pod zaborami. Przeszła niesamowite perturbacje podczas wojen, podczas I wojny światowej, II wojny światowej. Została upaństwowiona w czasach komunizmu i wróciła do życia kilka lat temu, zdaje się, dwa lata temu, wróciła na polski rynek jako marka kawy Pluton. Jest dostępna, możecie ją kupować, wspierać polskie przedsięwzięcia. Niesamowita, inspirująca historia rodziny, która potrafiła zaangażować w niesamowity sposób pracowników. W taki sposób, że każdy chciał tam pracować, zresztą podobnie jak u Wedla, gdzie była na naprawdę niesamowitym poziomie troska o drugiego człowieka rozwinięta. Taki zakrawająca o socjalizm. Ja nie jestem wielkim fanem socjalizmu, ale naprawdę niesamowita troska o ludzi. Już widzę, że tutaj się pojawiłeś, Maciej, pewnie chcesz mi powiedzieć, że mam kończyć, ale ja ci nie oddam tego mikrofonu. Bo jeszcze chcę powiedzieć tylko o Lil Popie. O ojcu Lil Popie, tym od lewej, i o jego synu Stanisławie Lil Popie, zresztą tego samego imienia i nazwiska, którzy też byli wspierani przez Adamieckiego i którzy też byli niesamowitymi wizjonerami, przedsiębiorcami, konstruktorami, którzy mieli niesamowity wpływ na polską myśl, na polską przedsiębiorczość, na polską myśl techniczną. I myślę, że ten projekt właśnie to ma na celu, żeby uświadamiać nas i osoby, które chcą wejść na tą ścieżkę przedsiębiorczości, jak wiele w Polsce jest naprawdę mądrych, niesamowitych ludzi, od których można czerpać, od których należy czerpać. I wierzę, że to jest prawdziwe Polish Way, żeby osiągnąć niesamowite, spektakularne sukcesy w biznesie.
I dlatego wierzę tak mocno w ten projekt i dlatego zachęcam Was do tego, żebyście to wsparli. Instytut Adamieckiego, propagatorów harmonijnego zarządzania. Tutaj są namiary na mnie. I tym dziękuję Wam za Waszą uwagę. Oddaję głos Maciejowi z powrotem. Jeśli jakieś pytania, oczywiście jestem otwarty. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o Lilpopa, to w tę stronę jakieś 3 km jest jego dworek. Myślę o młodym Lilpopie, więc bardzo się ucieszyłem, gdy także o nim wspomniałeś. Moi drodzy, jest 21:28, musimy lądować, ale jeśli ktoś ma nieprzepartą chęć, żeby zadać jedno pytanie, to możemy jeszcze to wykonać przed pójściem spać. Czy znajdą się chętni? Rzeczywiście teraz jest już pora dla hardkorów absolutnych. Tak, więc trzeba też podziękować za wytrwałość. Dokładnie, dokładnie, zdecydowanie. Czy mamy chętnego lub chętną do zadania pytania? Widzę, że tutaj ktoś nas chyba... Piotr Mrzygło. Pan Piotr Mrzygło tutaj mówi, że się odezwie, więc będziemy w kontakcie, super. Tak, warto było poczekać na tą projekcję, bo ona bardzo, bardzo bliska memu sercu jest. I co ciekawe, to też dla mnie było uderzające, że po raz pierwszy usłyszałem dokładnie tak naprawdę to, o czym też ja mówiłem w kontekście archetypów, że narody mają swoją archetyp i ty mówiłeś też o tym, że Polacy są specyficzni, że mają swoją kulturę i nie ma co naśladować innych, tylko iść według własnego archetypu, według własnej kultury, własnej myśli. No to było świetne i dlatego mówię, że się z tobą skontaktuję. Bo cieszę się. A faktycznie... Warto to wzmocnić. Faktycznie, Piotrze, wasze speech'e się łączą. Coś mi się wydaje, że w przyszłym roku posłuchamy trochę o syntezie. Super, bardzo fajnie. O kurczę, można powiedzieć, że czapka mi spadła. Bardzo fajnie, super. Dzięki wielkie za komentarz. Jeśli jeszcze ktoś ma chęć dorzucić 3 grosze, to jest ostatnia szansa. Nie widzę. W związku z tym... Mamy osoby, które nam dziękują już po prostu. Okej, w związku z tym pozdrawiamy Facebookowiczów. Po drugie, pozdrawiamy tych, którzy będą oglądali nagrania w przyszłości, jutro, pojutrze i popojutrze. Natomiast wszystkich, którzy byli na żywo, bardzo dziękujemy za wytrwałość. Przypominam, że jutro drugi dzień kongresu. Z tego, co pamiętam, zaczynamy o 9:00. Bardzo fajnym speechem z Krakowa. No i cóż, mogę Wam tylko życzyć, śpijcie dobrze i śpijcie intensywnie, bo czasu nie za dużo, więc trzeba zwiększyć intensywność spania. Dokładnie. Piękne, dzień. Kłaniam się nisko, polecam na przykład. Dzięki uprzejmie. Czołem.